Hejka wszystkim! Tutaj. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w coś nietypowego. Zamiast grać w jakąś zwykłą grę, staniemy się kotem. Myślę, że moje koty jakoś mi to wybaczą, bo dostały nowy drapak. Jesteście ciekawi, jak mi pójdzie bycie kotem? To dajecie! I zaczynamy naszą grę. Będziemy kotem. Ja tu mogę wybrać kota. No, czarny odpada. On wygląda jak Orionek. Dobra, to wybieramy mu jeszcze, żeby był chłopczykiem. A czymś to się różni? A, dziewczynka jest mniejsza. No to nie. Chłopczyk. No i wybieramy imię dla naszego kociaka. Niech to może będzie... Może kot Milusiek? Byłoby fajnie. Dobra, my i wy, usy i ek. Milusiek. Dobra, zobaczymy, co nasz Milusiek będzie robił. Graj. Mamy tutaj jakiś mały tutorial, no to szybciutko. Dobra, tak chodzimy. Okej. Tu mamy jakąś minimapkę, dobrze. Nie przeczytałam, co mam zrobić. O, tu u góry jest, pokonaj... O, nie tak. Jak on nawala w tego koguta? Milusiek! No cóż. Dobra, biegniemy. Strasznie ciężko się tutaj biega, widzę, ale dobra. Witamy na własnym obozie dla kotów. Mamy kota trenera, to jest taki stary mnich kot, który przeżył już niejedną wiosnę i nam opowiada. Kogo jeszcze tutaj mamy? Tutaj można stworzyć swoją rodzinę dla kotów. Daj go na razie nie. Fryzjer, o! I mamy kota kowboja tam w ogóle. On daje nam jakieś zadania. A, dobra, jeszcze portal. Jakie on ma słodziutkie buciki malutkie. On w ogóle wygląda jak ten kot ze Shreka, tylko nie jest rudy. Wy kojarzycie w ogóle kota ze Shreka? Kto oglądał Shreka? Pisze w komentarzu... kot w butach. Zobaczymy, ilu nas tu jest. I idziemy po pierwsze zadanie. Serio się ciężko tym prowadzi. Mamy nasze pierwsze zadanko. Zmień zadanie albo krzyżyk. Co daje zmień? Faktycznie... Dobra, jakieś szczury, coś tam... Dobra, okej. Okay. A krzyżyk? No i co, chwyciło mi to zadanie? Zbieraj zioła. A jak mam je zebrać? Chyba źle zrobiłam, że nie przeczytałam. Ale... Może nam coś da ten portal? Chodźmy na jakąś inną mapkę. I czy tu są... Tu są zioła. Dobra, okej. Okay. To szybko lecimy zebrać zioła. Mamy pierwsze ziółko nasze. Jak mogę je zebrać? Noni! Ej, co mnie tutaj kąsa tu, tak? Jakiś wąż! Dawaj! Milusiek! O! A gdzie on jest? To magia! Dobra, wąż nam wyparował. Okej, okay. Jak zebrać ziołko? O, wystarczy na nie przejść. Dobra, czyli jeszcze tylko dwa. Ta mapa się bardzo przydaje. Widzę już drugie ziółko! I pyk! Ej, a tutaj jest jakiś krokodyl? Panie krokodylku, czy pan nam coś zrobi, jak na pana wyjdziemy? Nie, pan się nami nie przyjmuje. A co, jak spacniemy pana? No. Ale ja bym tak chciała w głowę wpacnąć go. No, cofaj. Nie odchodź! Poczekaj na pac. I teraz nas atakuje. Pac. Ej, ale nam się udało. Mieliśmy 8 HP. Jeszcze raz by nas on pacnął i już by było po nas, naprawdę. I mamy ostatnie ziółko, którego potrzebowaliśmy. Dobrze, zadanie zakończone, zdobądź nagrodę w obozie. Czyli wracamy pewnie do naszego tego niebieskiego portalu. Ale zanim, czy tutaj można coś jeszcze robić? I kolejny pan Waranik. Panie Waranku, z panem nie walczymy. Ostatnio to się nie skończyło dla nas dobrze. Okej. To są jakieś schody. Czy do tych budynków? Tutaj chyba nie można wchodzić. Chyba, żeby te drzwi miały taką, wiecie, taką dziurkę. Niektórzy montują w drzwiach w ogóle takie
drzwiczki dla kotów. I ja się zastanawiam, czy jeżeli są te drzwi, jest ta dziurka, to czy jeżeli ktoś by tak przełożył rękę i miał taką bardzo długą rękę, nie? Ale jeżeli, to czy by sięgnął klamki, by czy otworzył te drzwi? Dobra, zostawmy te drzwi. Gdzie jest ten teleport? O, i niby do przodu, dobra. Pan Waranek nas goni, ale pana Waranka zostawiamy. Czy na pewno chcesz wrócić do obozu? Tak, jestem tego pewna. O, i teraz ma inny znak zapytania. Czy on nam da nagrodę? Masz ziółka. I dostaliśmy 36 monetek i 6 diamencików. Na co możemy wydawać te monetki? Sklep z doświadczeniem. A za 440 można zdobyć poziom. No to nas jeszcze na to nie stać. Sklep z klejnotami. Tu możemy dostać sklep z monetami. No to tutaj też. Jakbym sobie obejrzała te reklamy, to na pewno bym dostała. Fryzjer. Ej, a będą jakieś... Ile tu jest kociaków? Pandokot. Albo kotopanda. Co lepiej brzmi, pandokot czy kotopanda? Możecie mi napisać w komentarzu. Niby kotopanda albo pandokot, ale stoi jak jakaś fretka. Dobra, okej, na to nas nie stać. A rodzina kotów, co daje rodzina kotów? Wpisz nazwę rodziny kotów. To na razie sobie odpuścimy. Co tu jeszcze mamy? Budowniczy. Kot budowniczy. Okej, i możemy wpłacić na jakieś zasoby. Ej, tu jest strasznie dużo tych kotów. Typ z okularami, kapeluszami, kostiumami. Dobra, zróbmy zadanie. Zobaczymy, ile zdobędziemy pieniążków. I znowu na przedmieścia, niestety. Ale teraz nie po ziółka, tylko po szczury. Dobra. Ej, i teraz na tej minimapie widzę więcej rzeczy jest. Nie tylko pan Waranik. Jeszcze mamy pana szczurka i jeszcze pana pieska widzę tutaj mamy. Domyślam się, że piesków trzeba będzie unikać. Kiciaku, ty chcesz grać w symulator kota? A po co ci to, jak tyś kotem na co dzień? Niusia mi coś przyniosła. I nie uwierzycie co. Pożyczę na chwilkę, tylko pożyczę, zaraz ci oddam. Szczurka. Ale teraz w tej misji mamy złapać szczurki. Nunia, wykonałaś już tą misję? Jezu, te oczy. Dobrze, już oddaję ci szczurka. Proszę, twój szczurek, tak. Walka Niuśki ze szczurkiem. Piu, 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 piu. Ała! Mój paluszek! Niusia, wygrałaś. Oddaję szczurka. Powiesimy się go tutaj. Kotofretka. Idziemy w ślady pani Niusi i łapiemy szczurindy. O, pierwszy jest tutaj. Pac, pac, pacaj go. O, o, o. Szczury są słabe. W porównaniu, ile ich tu jest, faktycznie jakaś plaga. W porównaniu do pana Waranka, ta czaszka w ogóle, bo w porównaniu do pana Waranka, to te szczurki, to są naprawdę słabe. Dobra, kolejny, pac, 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 pac. No na trzy hity tego mam. Jakoś ta mapa strasznie, ej, tu jest szczur przy psie. I teraz pytanie, czy pies pilnuje tego szczurka? Gdzie on jest? Nie, on sobie idzie w inną stronę. Czy zdążymy pacnąć szczurka, zanim pan pies pacnie nas? Co jak pacnę psa? Hello, pac, 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 pac. Ej, ej, pokonamy go? Nie? I dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Nie, on nas goni! On nas dogoni! O! Dobra, okej, czyli wiemy, że psy nie są aż takie straszne, przynajmniej w tej grze. Idziemy szukać szczurów. Szczura widzę przed nami. Gdzieś tam powinien być. Pan wąż, panie wężu. Ej, co to jest za serduszko tam, o? No trzeba to sprawdzić. Gdzie, gdzie? Kotek! Cześć, mam na imię Liliana. Chcesz, żebym był twoim partnerem?
No dobra, chcemy. I co, pomożesz nam złapać szczurki? Znajdźmy jakiegoś. W prawo, tam gdzieś jest. Dobra, dobra, dobra. Ominmy. Synek! Trochę się zakręciło w główce, co? Prawie tak samo jak sushi, uwielbiam wszystkiego rodzaju aloesy. Ten jest akurat winogronowy. Nie czuję, żeby był winogronowy, ale i tak jest pyszny. To nie jest żadnego rodzaju reklama, to jest tylko suchy fakt, że tak jak lubię sushi, lubię też aloes. O Boże, pasta do zębów o smaku aloesu. I wyobrażacie to sobie? Jakie to by było dziwne? Myjecie zęby i zamiast mięty mieć smak aloesu. I lecimy po naszego pana szczuronda. Gdzie jest szczurro? O, dobra, gdzieś tutaj. Widzę cię, widzę cię. Pac, 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 pac. Dobra. Wiecie co, ja wam powiem, że jak się biega, to chyba lepiej patrzeć na tą minimapkę niż na to, co się tutaj dzieje. Ej, widzę szczura. Szczurro. Pac, pac, pac. Pac, pac, pac. Mamy kolejnego. Zostały nam jeszcze tylko trzy. Pac, pac, pac. No i faktycznie ta mała nam pomaga, ta Liliana. A jak podejdę i on będzie mnie atakował, to czy ona go zaatakuje? Nie. A jak pacnę raz? Faktycznie! Ej, dobra, okej, to wracamy teraz do naszego obozu, czy tam bazy i zobaczymy, jaką nagrodę dostaniemy. Tak, chcemy wrócić. I czy Liliana pójdzie z nami? Ej, widzę! Liliana jest tu z nami! Ej, ale bomba! Dobra, odbieramy nagrodę. Zioła już mamy. Szczury już były. Ja widzę, że my mamy dalej też tylko te dwa questy. Zbieranie ziółek albo pacanie szczurków. I teraz pytanie, co zrobić, żeby mieć więcej? Albo musimy wbić level, czyli po prostu pochodzić troszkę i robić w kółko te same questy, żeby wbić wyższy poziom i mieć kolejne zadanie. Albo ja czegoś nie wiem. Co daje ognisko? Jakie dania tu są! Ja chcę to z pieczarkami. Trzeba mieć więcej tych mięsek. Bonus do zdrowia, bonus do prędkości biegania i bonus do uszkodzenia, ale po 1% to chyba trochę mało. No dobra, okej, więc na chwilę obecną zrobiliśmy dwa podstawowe zadania, jakie były tutaj. Dobra, zrobiliśmy podstawowe dwa zadania. Ja tutaj przyjęłam kolejne, co prawda, o kolejnym zbieraniu ziółek. Ale to spokojnie, to najwyżej już poza kamerą postaram się wbić do tego trzeciego poziomu i wtedy zobaczymy, czy będą jakieś nowe questy, czy też nie, no bo no w kółko robić te same, no to też trochę takie nudne, prawda? Ale dzięki tej grze, przynajmniej tak troszeczkę, tu, dowiedzieliśmy się, jak to jest być takim Orionem. Albo Junią. Albo też synkiem. Ale synek właśnie mi się wygrzewa na konsoli mojej. Synek! Nie leż mi na PlayStation! To wszystko, co miałam dla was w tym odcinku. Ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj z dzwoneczkiem i dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Orion, ile mają zostawić łapek w górę? Mnie o to nie pytaj. W końcu to twój kanał. Dobra, skoro Orion tak powiedział, to musi być 1500 łapek w górę pod tym filmikiem, żeby był kolejny odcinek z bycia kotem. To jak? Widzimy się następnym razem. Pa!